Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej serii. Tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj rozpoczniemy naukę ostatniego stylu pływackiego, jakim jest motylek, zwany również delfinem. W tym odcinku pokażemy Wam prawidłową technikę pracy nóg do tego stylu. Zapraszam do oglądania. Może na początek kilka słów właśnie o stylu motylkowym. W pływaniu amatorskim bardzo rzadko możemy zaobserwować osoby pływające właśnie delfinem. Bardziej kojarzony jest on z pływaniem profesjonalnym. To niewątpliwie dlatego, że jest to najtrudniejszy styl pływacki. Delfin należy do stylu symetrycznego, czyli takiego, w którym prawa i lewa strona ciała wykonuje te same ruchy. Dodatkowo w pracę mięśni musimy zaangażować dużo siły, stąd bardzo często osoby uczące się pływać początkowo odpuszczają ten styl. Naszym zdaniem, jeśli ktoś oponował już w przyzwoity sposób pozostałe trzy style, warto nauczyć się kolejnego. Na pewno urozmaici to trening i da nam więcej satysfakcji podczas pływania. Jak w każdym stylu musimy rozpocząć od nauki pływania samymi nogami. W stylu motylkowym są one złączone i pracują równocześnie. Nie bez przyczyny styl ten nazywany jest delfinem. Praca nóg oraz tułowia przypomina sposób pływania właśnie tego wodnego ssaka. Bardzo istotną rzeczą jest to, że pracę nóg w tym stylu zaczynamy od bioder, a nawet od głowy. Praca samymi nogami jest mało efektywna. Przed nami pierwsze ćwiczenie. Ręce trzymamy na początku deski, makaron pod biodrami, nogi złączone, a stopy wyprostowane i trzymane luźno. Pracę rozpoczynamy od ugięcia nóg w stawach kolanowych, a następnie je prostujemy. Pamiętajmy, że zarówno ugięcie, jak i wyprost nóg odbywa się w tym samym momencie. Najczęściej popełniane błędy. Zbyt duże zgięcie w stawach kolanowych. Podczas pracy dochodzi do zbyt dużego zgięcia kończy. Pamiętajmy o tym, że zginamy nogi w stawach kolanowych tylko nieznacznie. Pozwoli nam to utrzymać koordynację w późniejszym etapie nauki pracy nóg. Nogi nie są złączone. Praca w takim przypadku jest mało efektywna. Aby pływać szybko, musimy pamiętać, aby nasza sylwetka była jak najbardziej opływowa. Teraz spróbujmy już dołączyć ruch delfinowy barków oraz bioder. Na tym etapie skupmy się na tym elemencie, nawet jeśli praca nóg będzie nierówna. Nie przejmujmy się tym. Zaczynamy od nacisku barków na taflę wody. Ręce ułożone wzdłuż ciała. W trakcie wyprostu nóg ruch napędowy kończyn jest skierowany do tyłu. Zaraz po tym biodra znajdują się powyżej linii wody. Głowa jest skierowana w dół. Kolejnym etapem jest ruch bioder w dół z lekkim ugięciem kończyn dolnych w stawach kolanowych. Następnie wracamy do pozycji wyjściowej, czyli leżenia przodem z rękami wzdłuż tułowia. Ponownie wykonujemy cały cykl, zaczynając od nacisku barkami na taflę wody. Starajmy się, aby nasze ciało było maksymalnie rozluźnione. Wdech w tym ćwiczeniu wykonujemy unosząc głowę nad wodę po czterech kopnięciach. Mam nadzieję, że pokazane ćwiczenia nie sprawiły Wam problemów. A nawet jeśli tak było, to nie przejmujcie się. Trening czyni mistrza. Powtarzajcie je do osiągnięcia zadowalających efektów i własnej satysfakcji. Przed nami kolejne wersje ćwiczeń na nogi w stylu motylkowym. W tym przypadku przydadzą Wam się również płetwy. Ułatwią one wykonywanie ćwiczeń oraz przyspieszą Wasze pływanie. Leżąc na plecach, ręce układamy wzdłuż tułowia. Wykonujemy ruch delfinowy całego ciała. Delikatnie staramy się wypchać barki w górę. Biodra w tym momencie skierowane są ku dołowi, a nogi w stawach kolanowych lekko ugięte. Kolejna faza zaczyna się od zanurzenia barków pod taflę wody. Następnie wypychamy biodra w górę oraz prostujemy nogi w stawach kolanowych. Staramy się stopami wyrzucić wodę nad jej powierzchnię.
Innym wariantem tego ćwiczenia jest praca nóg z trzymaniem rąk za głową. Pamiętajmy tutaj, że mięśnie brzucha muszą być napięte, aby nasza sylwetka była stabilna. Staramy się utrzymać twarz nad powierzchnią wody. Ułożenie rąk za głową zablokuje nam barki i ruch delfinowy będzie możliwy do wykonania w ograniczonym stopniu. Jest to dobre ćwiczenie dla wzmacniania mięśni nóg. Po przepłynięciu kilku długości basenu spore zmęczenie gwarantowane. To ćwiczenie jest dosyć trudne na początku nauki pływania delfinem, więc jeśli mamy z nim sporo problemów na tym etapie, po prostu go omijmy. Wrócimy do niego w przyszłości. Ćwiczenie wykonujemy płynąc na boku z jedną ręką wyprostowaną. Głowa leży na wyprostowanej ręce. Staramy się płynąć tak, aby nasza twarz była nad powierzchnią wody. Wykonujemy delfinową pracę nóg, zwracając uwagę na to, aby tak jak to było w poprzednich ćwiczeniach, nasze ciało zaczynało ruch już od samej głowy i barków. Powtórzmy to ćwiczenie płynąc również na drugim boku. Ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać, to pływanie pod wodą, pracując nogami do stylu motylkowego. Jeśli będziecie mieli problem z poruszaniem się pod powierzchnią wody, już dziś zerknijcie na specjalny filmik, gdzie szczegółowo opowiemy, jak powinno to wyglądać. Link właśnie pojawił się u góry ekranu. Wracamy do naszego ćwiczenia. Popatrzcie. Pochylamy się do przodu, ręce są wyprostowane i ułożone za głową. Pamiętajmy, aby wykonać wszystkie te elementy przed odbiciem. Następnie odbijamy się mocno nogami i płynąc pod powierzchnią wody zaczynamy pracę nóg do stylu motylkowego. Wykonujemy obszerne ruchy tak, aby maksymalnie wykorzystać całe nasze ciało. Pamiętajcie, że pływanie nogami do delfina powinno angażować nie tylko nogi, ale również biodra oraz barki. Płyniemy tak kilka metrów po odbiciu od ściany, a następnie wynurzamy się. Ćwiczenie powtarzamy kilkukrotnie. Bardzo ważne, aby zawsze pływać pod wodą z asekuracją w postaci dodatkowej osoby pilnującej nas z brzegu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Na tym etapie zakończymy naszą lekcję. Powtarzajcie pokazane ćwiczenia jak najczęściej. Niestety w pływaniu jest tak, że aby nasze ciało poczuło wodę i wykonywało ćwiczenia w prawidłowy sposób, potrzeba sporo godzin spędzonych na basenie. Z drugiej jednak strony pamiętajcie o wszystkich aspektach zdrowotnych, jakie niesie za sobą każdy trening. Mam nadzieję, że macie dużo frajdy z oglądania naszych filmików. Jak zwykle zachęcam do komentowania odcinka oraz subskrypcji. Kolejny odcinek już za 2 tygodnie. Do zobaczenia!